Kto w niedzielę jechał drogami w gminie Przemęt, mógł być zaskoczony większą ilością motocykli niż zwykle, a było ich setki i wszystkie zmierzały do jednego celu, na drugi zlot motocyklowy zorganizowany z okazji imienin świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Zlotowi zorganizowanemu na placu za Gminnym Centrum Kultury i Biblioteką w Przemęcie towarzyszyło hasło braterskie spotkanie z szacunkiem dla barw cudzych i swoich. Inicjatorem zlotu był ksiądz Eda Jaworski, proboszcz parafii w Przemęcie, wielki miłośnik motoryzacji. To drugi zlot w Przemęcie, ale dziesiąty organizowany pod patronatem świętego Krzysztofa, którego nietypowy obraz towarzyszył zlotowi. Ten obraz, który jest jedyny w świecie, który wymyśliłem na końcówce 2009 roku, został poświęcony przez obecnego już notariusza kurii księdza Łukasza Kędzielskiego, też motocyklistę, w 2010 roku. I to jest jedyne na świecie wyobrażenie świętego Krzysztofa na motocyklu. Jest to taki katolicki performance, można było sobie na to pozwolić, bo święty Krzysztof jest postacią legendarną. I tam spotkania się odbywały wtedy w Gutowach, bo tam byłem proboszczem. Po przeniesieniu na parafię w Przemęcie od razu zacząłem kontynuować te spotkania, które tak, z taką obawą w sercu, jak się to przyjmie, bo ludzie byli nieprzyzwyczajeni. Myślę, że Pan Bóg pomógł i spotkałem się z dużą życzliwością i ludności, i władz. I obecne władze gminy z panem wójtem, z panem Januszem Frąckowiakiem, bardzo popierają tą inicjatywę. Sam wójt jest współorganizatorem tego wydarzenia i myślę, że powoli zacznie się stawiać ono również obok konwali wizytówką Przemętu. To druga taka impreza w gminie, ale nie ostatnia. Chcemy, aby taka impreza jak dzisiaj odbywała się cyklicznie na terenie gminy Przemęt. No nie ukrywam, że główny może być inicjator tego działania, ksiądz Eda Jaworski, nasz dziekan, w ubiegłym roku pierwszy raz zadziałał, aby tego typu impreza pojawiła się na terenie gminy Przemęt. Jest to drugi raz w roku bieżącym i sądzę, że będzie w latach następnych. Jeżdżenie na motocyklu to pasja, którą dzieli wielu ludzi. Są w różnym wieku, różnej płci, wykonują różne zawody i kochają różne maszyny, ale łączy ich miłość do dwóch kółek. Ja miałem 46 lat, jak robiłem prawo jazdy. Ja wpierw trafiłem na ludzi, potem oni mnie zaczęli potrzebować, potem zarazili mnie pasją. Pierwszy motocykl miałem kupiony przez motocyklistów, a potem już popłynęło. Patrząc po rejestracjach, na zlocie pojawili się motocykliści z różnych rejonów kraju. To ciekawa forma promocji regionu. Właśnie ksiądz Eda też jest miłośnikiem motoryzacji, ma swój motor. Widzę tu jego wielu znajomych z poprzedniej parafii, ale też i z parafii przemęckiej, gminy Przemęt. No i oczywiście z całego tutaj województwa wielkopolskiego, lubuskiego. Także ta impreza przyczyni się też do reklamy naszej gminy. Podczas zlotu odbyła się także msza święta, a całą imprezę zakończył koncert zespołu Bolter.